Księgarnia Sowa zorganizowała wczoraj spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim, który mówił m.in. o kulisach powstawania najnowszej książki pod tytułem Zapach suszy. Mowa była również o funkcjonowaniu mediów i ich przyszłości. Zapraszam na rozmowę, którą z dziennikarzem przeprowadziła nasza redakcyjna koleżanka Aleksandra Harc. Tomasz Sekielski to znany i ceniony dziennikarz śledczy, reporter, korespondent i reżyser. Największą sławę przyniosły mu programy telewizyjne Teraz My czy Po prostu. Od niedawna to także pisarz i wydawca. Na swoim koncie ma już kryminalną trylogię Safe. W tym roku na księgarskie półki trafił thriller będący pierwszą częścią trylogii pod tytułem Susza. Tomku, powiedz mi na początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na pisanie książek? Czy dziennikarstwo cię nudzi już? To było jedno z moich marzeń, takich niespełnionych marzeń zawodowych. Chciałem, w ogóle zacząłem pisać beletrystykę Safe w tym przypadku, gdy pojechałem pierwszy raz do Koterki, to jest wieś na granicy polsko-białoruskiej. Tam stoi w takim uroczysku leśnym drewniana cerkiew, tuż obok tej cerkwi jest staw. I ja sobie wyobraziłem, że to jest wspaniałe miejsce na pierwszą scenę filmową, gdzie kamera leci sobie tak niziutko nad tym stawem, w tle jest piękna cerkiew i nagle pod powierzchnią wody widać trupa płynącego. Ja sobie tam siedziałem, bo tam ludzi właściwie nie ma, nikt tam się nie pojawia, nikt o tym miejscu nie wie. I tak sobie siedziałem w tym pięknym miejscu i tak mnie natchnęło i sobie pomyślałem, że zrobiłbym film fabularny. W ogóle, no, jakie wspaniałe miejsce, jaka pierwsza scena otwierająca wspaniała, ale później sobie pomyślałem, że jednak to za mało, żeby kogoś przekonać, by móc zrobić film fabularny. I zacząłem wymyślać całą historię. Początkowo właśnie gdzieś tam myślałem o scenariuszu filmowym, ale szybko to się przerodziło w powieść. I kiedy już mi się wszystko w głowie ułożyło, zbiegło się to w czasie z moim odejściem z TVN-u. Miałem kilka miesięcy przerwy w związku z zakazem konkurencji, który był zawarty w moim kontrakcie z TVN-em i sobie powiedziałem, że jak nie napiszę teraz tej książki, to już jej nigdy nie napiszę, ponieważ zawsze będzie coś ważniejszego, będę zmęczony, nie wiem, nie będzie mi się chciało, będę robił inne rzeczy, więc wykorzystałem ten wolny czas i napisałem Safe i tak się zaczęło. A ponieważ mam mnóstwo historii w głowie, które się rodzą bez przerwy, no to po trylogii Safe postanowiłem kontynuować karierę pisarską i tak powstał Zapach Suszy. Zapach Suszy to jest pierwsza część nowej serii pod tytułem wspólnym Susza. No właśnie, czym się zainspirowałeś, pisząc Zapach Suszy? Inspiracje leżą na ulicy. W ogóle w dzisiejszych czasach dla pisarza, który chce tworzyć political fiction, thrillery polityczne, tematów jest bez liku. Terroryzm, sprzedajni politycy, wielkie korporacje, kościół uwikłany w afery pedofilskie i ilustracyjne, więc tematów jest mnóstwo. Ja oczywiście wykorzystuję w tym swoim pisaniu też taką moją wiedzę i doświadczenia reporterskie. W Zapachu Suszy jest duży wątek ukraiński, wojny, która trwa na Ukrainie. I to byłem tam, byłem na wschodzie Ukrainy, byłem po obu stronach frontu, więc te doświadczenia i to, co mi gdzieś zostało w głowie z tych obrazów, które tam widziałem, też przelałem na karty tej książki, więc wykorzystuję swoje doświadczenie zawodowe w pisaniu i mi bardzo pomaga, więc łączę te dwie rzeczy póki co, chociaż coraz częściej myślę o tym, żeby skupić się już tylko na pisaniu i pożegnać się z dziennikarstwem. Przyznam szczerze, że jeszcze nie skończyłam Zapachu Suszy, jestem w trakcie, ale bardzo podobają mi się te różne wątki, różni bohaterowie. Czuję, że coś ich połączy. Czy możesz mi zdradzić, czy mam rację? Oczywiście, że ich na koniec to wszystko zostanie połączone, ale muszę ciebie rozczarować. Po pierwsze, nie dowiesz się wszystkiego na koniec tej książki, ponieważ musi coś zostać na kolejne części, a po drugie, mam tak, że nawet jeśli teraz w głowie już mam zakończenie całej serii, to i tak ten koniec będzie wyglądał inaczej, bo do tej pory nie udało mi się ani razu zakończyć książki tak, jak sobie wymyśliłem na początku. Pisząc, daje się ponieść historii i daje się ponieść moim bohaterom. Zabrzmi to być może trochę tak niebezpiecznie, schizofrenicznie, ale ja ich słucham. Jeśli na przykład bohater mój nie chce popełnić samobójstwa i mnie do tego przekona,
to ja pozwalam mu żyć dalej. I wiele rzeczy dzieje się dlatego, że podążam za historią i podążam za tym życiem wymyślonym moich bohaterów, więc nie wiem dzisiaj, oczywiście inaczej, wiem jak dzisiaj planuję zakończenie tej całej historii, ale czy tak się zakończy, jak mam w głowie, nie wiem. Utożsamiasz się też czasami z bohaterami? Nie, nie utożsamiam się, ale żyję w równoległym świecie. Moja rodzina i najbliżsi, szczególnie takie ostatnie dwa tygodnie pisania, bardzo przeżywają, ponieważ jest trudny ze mną kontakt. Ja właściwie przestaję się orientować w tym, co się dzieje w tym realnym, rzeczywistym świecie, a żyję problemami, które mam do rozwikłania w książce i tymi historiami, które się tam dzieją. I potrafię się zawiesić w trakcie rozmowy o jakichś codziennych sprawach. Na szczęście wszyscy się już przyzwyczaili i to tolerują, pozwalają mi się zamknąć, odcinam się od wszystkich i wszystkiego i wtedy piszę i wtedy jest mi najlepiej. Zaciekawiły mi też hasztagi w książce. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Co autor miał na myśli? Hasztagi to jest to poszukiwanie jakiejś nowości, ale też wprowadzanie do książki no, naszej współczesności. Dzisiaj wszyscy, którzy korzystają z mediów społecznościowych, wiedzą, co to jest hashtag, po co się hashtaguje, do czego to służy. I to jest właśnie taką rolę, te hashtagi tutaj w tej książce też spełniają. To jest trochę komentarz. Gdyby to było interaktywne, multimedialne, to dzięki tym hashtagom też można, mógłby człowiek się w tym tekście przemieszczać. Więc kto wie, no być może takimi eksperymentami odkryje receptę na książkę XXI wieku. Powiedz nam jeszcze, czy wszystkie twoje książki są od początku do końca fikcyjne? To dobre pytanie. Jak tu odpowiedzieć? Nie, nie, bo chcę być jak najbardziej szczery, a ja jednocześnie wykorzystuję wiedzę, jaką zdobyłem jako dziennikarz, reporter, opisując czasami rzeczy, które znam gdzieś z plotek, jakieś nieoficjalne informacje, ale jakby oś historii jest wymyślona przeze mnie. Ja wplatam w te opowieści różne wątki, które znam z życia. Czasami nadaję niektórym postaciom cechy osób czy polityków, którzy funkcjonują, ale nie po to, żeby napisać powieść z kluczem i by czytelnik na siłę się doszukiwał, o tutaj opisał tego, a tutaj tamtego, tylko po prostu wykorzystuję to, no bo każdy pisarz czerpie z własnych doświadczeń życiowych. Więc jeśli opisuję świat polityki, pewne mechanizmy, jakie nim kierują, no to siłą rzeczy też zamieszczam tam, czy też nadaję tym postaciom cechy ludzi, których znam. Nie po to, żeby, nie wiem, ich skrytykować, czy im jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, dowalić, tylko żeby byli bardziej krwiści, żeby ci moi bohaterowie byli realni, a najłatwiej zawsze pisarzowi wykorzystać do tego celu postaci, które poznał w swoim życiu, które zna, teksty, które słyszał, zachowania, charakter i tym podobne rzeczy. Ale to nie jest tak, że ja przenoszę dokładnie jakieś osoby na karty swojej książki. To są raczej miks różnych zachowań, charakterów i wyglądu. Więc tutaj jeden do jeden, bo tak się zastanawiam, to chyba nie ma żadnej historii przeniesionej ani postaci. Wróćmy teraz do twojej kariery. Odszedłeś z Telewizji Polskiej. Powiedz nam, co dalej? Czy będziemy mogli cię jeszcze oglądać, twoje programy? Obecnie działam w Nowa TV, to jest nowa telewizja, która nadaje od 9 listopada. Jest dostępna na multipleksie, jest też, będzie w kolejnych sieciach kablowych. W każdą niedzielę o 18:55, teraz ja, Tomasz Sekielski, zapraszam na program publicystyczny. To jest, nazwa nie jest przypadkowa, jest to takie autoironiczne nawiązanie do programu Teraz My, który prowadziłem razem z Andrzejem Morozowskim. Mam nadzieję, że ten program też się widzom spodoba. Z dystansem do świata, polityków i siebie samego. Więc mam nadzieję, że to będzie recepta na sukces tego programu.
Dlaczego odszedłeś z Telewizji Polskiej? Bo nadszedł czas zmian, dobrych zmian. A tak poważnie, to po prostu uznałem, że nie chcę dalej współpracować z Telewizją Polską w obecnym jej kształcie i pod obecnym jej kierownictwem. Tyle, no, nie ma tam wielkich tajemnic, ale też zaznaczę, żeby tutaj nie było niedomówień, żeby nikt nie twierdził, że odszedłem i byłem szykanowany, czy też cierpiałem jakieś represje. Nie doświadczyłem na sobie żadnych prób cenzury czy wywierania nacisku, ale uznałem, że to, co się dzieje wokół, nie chcę być po prostu listkiem figowym. Powiedz nam jeszcze, czy wiele masz takich spotkań autorskich jak dziś w Raciborzu? Wczoraj miałem w Katowicach, dzisiaj mam w Raciborzu, jutro w Łodzi, w przyszłym tygodniu chyba Toruń i Lublin, jeśli dobrze pamiętam. Nie, no, trochę jest. Cały czas w trasie. Bardzo to lubię, tym bardziej, że ostatnich parę lat spędziłem jeżdżąc po świecie w tej z powrotem, więc jak miałem teraz kilka miesięcy przerwy w tych wyjazdach, to już nawet moja żona Anna mówiła, że mnie nosi, że dobrze byłoby, gdybym gdzieś pojechał, więc teraz zorganizowała mi tournée po Polsce i jeżdżę z miejsca na miejsce. No ale okej, mi to odpowiada, bo spotykam się z ciekawymi ludźmi i tak jak mówiłem, czy to jako pisarz, czy jako dziennikarz, uwielbiam spotykać ludzi, rozmawiać, dyskutować. Wiem, że to jest trochę takie staroświeckie w dzisiejszych czasach, ale takie spotkania zdecydowanie bardziej wolę niż komunikowanie się przez Facebooki, Twittery czy Instagram. A jak trafiłeś do Raciborza? Proszę bardzo, pan Darek tutaj. Zostałem zaproszony, spotkaliśmy się na targach w Krakowie i w ten oto sposób znalazłem się w Raciborzu. Jestem pierwszy raz w Raciborzu, ale bardzo mi się tutaj podoba i mam nadzieję, że w maju, jak wyjdzie część druga, to też dostanę zaproszenie. Tutaj się... To będziemy czekać. Bardzo chętnie przyjadę i wtedy już muszę sobie zaplanować przyjazd tak, żeby pobyć tutaj przynajmniej parę dni i zobaczyć trochę Raciborz, bo dzisiaj to do tego jeszcze nie dość, że nie miałem specjalnie wiele czasu, mimo że byłem o 12, to musiałem napisać scenariusz. A właśnie, bo to jest kolejny projekt, nie powiedziałem, serial dokumentalny dla Focus TV o teoriach spiskowych. I siedzę właśnie też nad scenariuszem teraz do tego serialu dokumentalnego i zamiast podziwiać Raciborz i go zwiedzać, to siedziałem w bardzo przyjemnym miejscu, ale musiałem pisać. Więc... Czyli znów w innym świecie jesteś. Tak, teraz jestem w świecie spisków, to jest dopiero po prostu otchłań, ale to o tym porozmawiamy w maju, jak się zobaczymy, bo wtedy będziesz gotowy. Dobrze, ja dziękuję za rozmowę i zapraszam ponownie do Raciborza. Dziękuję i czuję się zaproszony.